Super Kot i Izabela przyszli do kliniki. Hi. Chcemy poznać płeć naszego dziecka. Robi się. Chodźmy. Okay. Super Kot jest taki zmartwiony. To chłopiec czy dziewczynka? Kto? A, zobaczmy. Ten kwiat da nam odpowiedź. Słodka truskawka. O, ile płatków. Podziel butelkę. Trochę piankoliny. Wybierzmy róże. Ten pączek jeszcze się otworzy. Przykryj butelką. Kiedy kwiat się otworzy, rodzice otrzymają odpowiedź na swoje pytanie. To przyjęcie z poznaniem płci dziecka. Chłopiec czy dziewczynka? Hej! Ojej! Wszyscy są podekscytowani. Kto to będzie? Nasz kwiat w końcu się otworzył. Tak, mamy dziewczynkę. Moje słodkie maleństwo. Daj mi ją potrzymać. Witaj, dziecko. Przyda się zakrętka. Dodaj cewkę, kolbę i nakrętki. Narysuj witraż. Oto drabina. Trochę zimowego wystroju. O, ale zimno. Ten niesamowity zamek zapewni rozrywkę naszym myszom. Dzień dobry, Bruno. Przyniosłam ci smakołyki. O, Mirabel. Dziękuję. Smacznego. Kochacie serca? To ja sobie pójdę. Pa, pa. Ja też. Chodźmy. Przepraszam, to było niezręczne. Trochę. Bardzo mi przykro. Dam ci ten domek. To jest dla ciebie. Tam jest fajnie. Chodź z nami, dziecko. Wow, jest już starsza. Cześć. Czy wyczarujesz kwiat? Okej. Gotowe. Mamy tkaniny. Dodaj gorset. To niesamowity obraz. Świetnie, ale gdzie są buty? Na początku pończochy. Oto szorstkie sandały. Słyszę ryk silnika. Pani smok. Super. Skórzana kurtka będzie idealnym dodatkiem do wyglądu. Dzięki. Plak ma nowy wygląd. A Valerie ma uszy. Córka Izabeli i Superkota jest słodka. Babcia poszła na spacer. Zobacz, spróbuj tych pysznych hot dogów. Mogę jednego? Smacznego. Co za cudowny dzień. O, pies poczuł zapach jedzenia. Co za złodziejaszek. O nie, mój hot dog. Valerie nie mogła tego tak po prostu zignorować. Pomogę ci. Pobiegła za psem? Ale jej się nie udało. Wiem, mam dla ciebie ofertę. Ja dam ci tę kość, a ty oddasz mi hot doga. Tak, to zadziałało. Ha, dziękuję. Wybierzmy lalkę. Pomaluj jej włosy. To urocza opaska. Nasz delikatny strój jest gotowy. To córka Bruno i Elzy. Rodzina się powiększyła. Elza i Bruno zostali rodzicami. Jesteś moim skarbem, Alba. O, to Olaf. Hej, dziecko. Chcesz się pobawić z moim dzieckiem? Jest prawdziwym dowcipnisiem. Co powiecie na spacer? Z przyjemnością. Na dworze jest mroźnie. Alba się przeziębi. Tatuś wkrótce wróci. Wow, przyniósł koce. Potrzebujemy grzejnika. Naszemu dziecku jest teraz ciepło. Roztapiam się. Co tu się dzieje?
Jest taka jak jej mamusia. Dziecko nie boi się zimy. Jak się miewa nasz kaktus? O, droga Casito! Tęsknimy za tobą. Dostawa materiałów. To zestaw dla artysty. Rama ma eleganckie wzory. Cóż, zaczynajmy. Wow! To wszyscy członkowie rodziny Madrigal. Zamocuj drewnianą ramę. Narysuj wzór. To drzewo powie nam wszystko o tej rodzinie. Babcia Alma i Mirabel patrzą na zdjęcia. To oni w Tokio. Tęsknię za nimi. Teraz wszyscy patrzą na zdjęcie. Czegoś tu brakuje. Ano tak, trzeba się tym zająć. Mamy nowe płótno. Zróbmy to. To jest niesamowite. Dodaj etykietę. Rodzina Madrigal. To niesamowite. Wszyscy tutaj są. Będziemy potrzebować półkuli. Wytnij pasek. Szablon. Dodaj kilka pierścieni. Czas zrobić plecak. Para pasków. To ładne nosidełko dla twojego zwierzaka. Zakupy są męczące. O, zziajałem się. Kochanie, usiądź w saniach. Bruno, musimy zmienić te sandały. Panienko, czy możesz nam coś zaoferować? Proszę, spójrz. Nie. Alba i jej zwierzak znaleźli plecak. Wow, ma nawet okienko. O, gdzie jest Alba? Oh my God. Spodobał im się ten plecak. Kupmy go. To prawda. Bye. Rodzina jest w domu. Dziecko i jej kot nie mogliby być bardziej zadowoleni ze zakupów. Co za małe rozrabiaki. Porysujemy? Będziemy potrzebować długopisu 3D. Zrób trójkąt. Glazuruj. Przyniosłem rurki. Dzięki. Kilka kamyczków. Udekoruj kiełek koralikami. To wspaniałe terrarium. Kocimiętka. Dzieciaki będą szczęśliwe. Izabela studiuje świat roślin. Spójrz, to nowy rodzaj kocimiętki. Mam urocze terrarium. Ten zapach przyciągnął kapibarę. Wow, koty uwielbiają takie rzeczy. Co za słodki zapach. Wow. O, jest tutaj. Gdzie jest mój... Rozumiem. Podoba ci się mój nowy kwiat. Wymieszaj piankolinę. Zrób marchewki. To dobre zbiory. Lalilu, pomożesz mi z bukietem? Oczywiście. Przygotujmy materiały. Owiń. Dodaj etykietę. Załóż pokrywkę. Ha, może potrzebują zmiany. Udekoruj zielenią. Dla kogo jest ten bukiet? Hello. Olaf musi spać. Hej, myszy. Pobawimy się? A, gdzie jest moja marchewka? O nie. A, to był koszmar. Mój nos jest na swoim miejscu. Czy macie tylko kwiaty? No tak, to jest kwieciarnia. Potrzebuję bukietu z marchewek. To idź do warzywniaka. O, pomóż mi. Oto marchewka. Proszę, zrób z nich bukiet. No dobrze, gotowe. Świetnie. Pa, pa. Myszy, mam prezent. To jest dla was. Nie jedzcie mojego nosa.
Chodźmy do pralni. Muszę wyprać mój strój. Wrzucę to do pralki. Zapomniałem go wyłączyć. Czas zrobić pranie. Trochę detergentu. I odżywka do jasnych rzeczy. Pora wywiesić pranie. Oj, nie zauważyła stroju. Isa, gdzie jest mój strój? Tutaj? Wymieszane materiały zrobiły swoje. O nie, wyglądam jak kwiat i pachnę lawendą. Muszę iść. Ten chłopak stracił część włosów. Tak mi smutno. Nie martw się, Lalilu ci pomoże. Usuń wszystkie włosy. Pomaluj linię żółtą farbą akrylową. Zetnijmy je. Rozczochrane włosy zamieniają się w stylową fryzurę. Piątka! Teraz mamy uszy z papieru piankowego. Namaluj zielone oczy z odblaskami w kształcie łapek. Mamy wielkie okulary. Nic nie widzę. Chwila, musimy je dokończyć. A, to tylko maska. A co z dzwonkiem? Powieśmy go na jego szyi. Proszę bardzo. Ładne buty, ale ładniejsze będą czarne. Właśnie tak. Owiń plastikową tubę drutem i pomaluj srebrną farbą akrylową. Jest to magiczny kij. Jesteśmy gotowi bronić miasta. Kocie, do dzieła. Elza jest samotna w swoim zamku. Postanowiła napisać list do dawnego przyjaciela. Czarnego kota. Zanieś to prosto do Adriena. Adrien odpoczywał. Wtedy przez okno wleciał ptaszek. Adrien zaczął go gonić, ale nie mógł go złapać. Użyję moich kocich supermocy. Zmienił się i złapał ptaszka. Co mi przyniosłeś? List od Elzy? Pakuję wszystko, czego potrzebuję do mojej walizki. Gdzie są moje rzeczy? A, tu są. Dawno nie widziałem Elzy. Ruszam. Czarny kot wskoczył w swój helikopter i odleciał. Przynieśliście coś, czego możemy użyć? Tak, mamy plastikowe oczka. Ale potrzebujemy tylko ramek. Pomaluj je i włóż w przezroczyste soczewki. Ale błyszczą. Przyklej elastyczną tasiemkę. Teraz śnieg nie będzie oślepiał. Czarny kot poszedł do sklepu sportowego. Jak mogę ci pomóc? Potrzebuję ochrony oczu. Obejrzyjmy nasze gogle. Mamy duży wybór. Przymierz te z limitowanej serii. Czarny kot znalazł idealne gogle. Są modne i wytrzymałe. Teraz jestem gotowy odwiedzić królową śniegu. Dziękuję. Nie ma za co. Zrób narty z patyczku. Spiłuj brzegi. Zrób rączki ze słomek. Dodaj pętle na górze. Przymocuj do nart paski na nogi. Ozdób je kocimi łapkami i naklejkami. Te narty są idealne dla profesjonalistów i dla początkujących. Czarny kot chce się nauczyć jeździć na nartach. Jak mogę ci pomóc? Wypożyczacie narty? Weź te, będą idealne. Podobają mi się, dziękuję. Zjadę z największej góry. To bardzo fajne. Czarny kot sturlał się z góry. Wtedy pojawiła się Elza. Adrien! O nie. Czarny kot spojrzał do góry i zobaczył ją. O, Elzo. Jak się tu dostałeś? Pomogę ci. To wygląda jak prawdziwa miłość. Chodźmy razem. Weź plastikowe pudełko. Usuń resztki farby. Zrób zagłębienie w plastiku. I zrób formę.
Teraz wypełnij je cukierkami. Przykryj wieczko papierem piankowym. Opakowanie wygląda świetnie. Zawiąż srebrną wstążkę, żeby wykończyć całość. Czarny kot zaprosił Elzę do kawiarni. O, ile tu mają dobrych rzeczy! Kelner przyniósł tacę pełną przekąsek i gorące kakao. Mam dla ciebie prezent! Zjedz sobie po cukierku do kakao. Elza otwiera pudełko. Są piękne! Spróbuję jednego. Jej mroźny oddech zamroził czarnego kota. Jest pokryty śniegiem! O, co ja zrobiłam? Czekaj, roztopię cię! Brrr, udało się. Przepraszam, nie chciałam. Wytnij czapkę z czarnego materiału, używając szablonu. Zszyj! Wywróć na drugą stronę. Dodaj uszka. O, cztery kawałki rękawiczek. Złapię! Zszyj je razem, żeby zrobić parę. Prawie gotowe. Rękawiczki potrzebują poduszeczek. O, to na pewno cię ogrzeje. Przepraszam, że cię zamroziłam. Też mam coś dla ciebie. Elza daje Adrianowi pudełko. Wow, to bardzo się przyda. Tak się cieszę. Przymierza czapkę i rękawiczki i zaczyna mruczeć. Dziękuję, Elzo, co za świetny prezent. Użyjemy tych zakrętek, żeby zrobić tort weselny. Zrób zacieki z kleju na gorąco. Pomaluj ciasto. Niższe piętra są neonowe dla pana młodego, a górne są lodowo-niebieskie dla panny młodej. Owiń ciasto wstążką z odciskami łapek. Posyp cukrem pudrem. To piękny tort weselny. Gdy tylko piekarz skończył go pakować, Olaf pojawił się ze swoimi kumplami. Jestem tu, by odebrać tort. Tak, proszę bardzo. Ach, jest bardzo ciężki. Olaf upadł i upuścił ciasto. Jejku! O nie! Co teraz zrobimy? Mniam, jest pyszne! Pomocy! Potrzebujemy nowego! Muszę je upiec bardzo szybko. Wszyscy zaczęli pracować razem i stworzyli arcydzieło. Tort weselny jest uratowany. Dziękuję. Zrób bukiet ze srebrnych gałązek. Owiń je tiulem. Zawiąż na nich kokardę. Ale piękny bukiet. Olaf jest zajęty ślubnymi przygotowaniami. Nie mogę niczego zapomnieć. A, bukiet. Co mam wybrać? Może to? Nie, nie. Ale te srebrne są idealne. Już idę, Elzo. Potknął się. Nie! O, Elzo, dobrze, że go złapałaś. Dziękuję. Jest doskonały. Zrób balon z szyfonu z nadrukiem w płatki śniegu. Zbierz brzegi i przymocuj błyszczącą koronę. Elza będzie wyglądać pięknie. Niedługo rozpocznie się uroczystość. Ach, czas ucieka. A jej siostra rusza na pomoc. Elzo, coś dla ciebie znalazłam. Co to? Siostry rozpakowują paczkę. O, to mój welon. Jest piękny. Cieszę się, że ci się podoba. Teraz siadaj, przygotujemy cię. Pomożesz mi z fryzurą. Kiedy Anna układała włosy Elzy, Olaf sprzątał. Dziś wszystko musi być idealnie. Nie martw się, wyglądasz wspaniale. Dziękuję, kochana. To wszystko dzięki tobie. Wygnij cienki drut, żeby pasował na palec. Robienie biżuterii to ciężka praca. Przymocowanie diamentu było trudne. Nareszcie nadszedł ten dzień. Oto panna młoda. Elzo, wyglądasz wspaniale. Gdzie są obrączki?
Olaf tak się zdenerwował, że zemdlał. Wszystko dobrze? Myślałem, że pamiętałem o wszystkim. Ale pianka przynosi poduszkę z obrączkami. Ach, powiedziałem mu, żeby odebrał je od jubilera. Dziękuję. No to pora wymienić się obrączkami. Pasują idealnie. Ogłaszam was mężem i żoną. Elsa zrobiła serce ze styropianu. Zmienią się dla nas w lodową rzeźbę. Zainstaluj je na plastikowej ramie. Pomaluj je i posyp brokatem do paznokci. Na brzegach jest niebieska tasiemka, a z serc wychodzą promienie lodu. Krzysztof ciężko pracuje, robiąc lodowe rzeźby. Hej, Krzysztofie! Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Tak! Potrzebuję lodowej rzeźby. Zapłacę ci. Odłożę moje inne projekty. Wybierz, jaki chcesz lód. Ten jest zbyt przezroczysty. Wybieram ten. Załatwione. Krzysztof od razu zabiera się za pracę, kształtując lód. Olaf przyszedł odebrać rzeźbę. Wow, jest taka piękna. Jesteś prawdziwym geniuszem. Lodowa rzeźba trafia do sali bankietowej. Nowożeńcy są tacy szczęśliwi. Biedronka budzi się zlana potem. Co za koszmar. Kochanie, jesteś tu? Ach, kocie, nie uwierzysz, co mi się śniło. Łuptasku, jesteś jedyną dziewczyną dla mnie. Znowu jestem z wami, Lalilu. O, dostaję nowy wygląd. Umyj twarz. Gotowe. Narysuj brwi. Czarny kot to przystojniak. Popracujmy nad fryzurą. To jest coś nowego. Wow, jakie niezwykłe. Pasuje mi. Uszyj nowe ubranko. Wytnij wzór. I wyślij do krawcowej. Uzupełnij kostium sznurkami. Każdy kot musi mieć uszy. Poznaj białego kota. Skąd on się wziął? Adrien nie może się zdecydować. Biedronka jest taka odważna i nieustraszona. A Marinette wrażliwa i słodka. Kogo lubię bardziej? Tak trudno jest uporządkować swoje uczucia. Nagle w pomieszczenie uderzył piorun. To Akumy, władcy ciem. Co? Adrien podzielił się na czarnego i białego kota? A, kim jesteś? Wygląda jak ja. Moja czarna kopia? To wszystko przez dziewczynę. Marinette! Ale ja kocham Biedronkę. Chłopcy zrozumieli, co podzieliło ich osobowość. Muszę poszukać Marinette. Powodzenia! Biedronka będzie moja. Butelka? O nie! Potrzebujemy dozownika. Włóż obrabiany przedmiot do pokrywy. Biedronki pomalowały go na czerwono. W koszu na śmieci jest dioda LED. To alarm! Superbohaterowie ruszają na ratunek. Podczas gdy biały kot szuka ukochanej, Marinette po cichu uczy się w bibliotece. Jest tutaj tajemniczy wielbiciel. To ona. To nie pomyłka. Wow, ale piękność. Skończyłaś już czytać? Idę po drugą książkę. Czy czarny charakter wkradł się, by popsuć naukę? A, władca ciem jest tutaj. Alarm! Przycisk alarmu. Biedronka wraca do pracy. Tak nie może być. To ta sama dziewczyna. Złapmy przestępcę. Chodźmy. Nie zniszczysz świątyni wiedzy. Nie planowałem.
E? Uczę się do egzaminów. A to był błąd. Czy to wszystko z powodu mojej reputacji? Zawstydzające. Więc ja też jestem zakochany w Biedronce. Będę musiał walczyć o jej serce z czarnym kotem. O, tam jest lalka w odbiciu plaga. Masz nową rolę. Zeszlifuj twarz. Zrób ogon. Narysujmy niebieskie oczy. Biały plak to odbiernik łani białego kota. To hit inspiracji czarnego kota i jego stała muza. Oczywiście jest to Biedronka. O, tak samo piękna jak w prawdziwym życiu. Wow, arcydzieło. Dobra robota. Może ja też jestem artystą? Spróbujmy. Ups. Ojejku, plak. Farba musi zostać wytarta. Gdzie jest ręcznik? Gdzie jest mój kłami? O, hej, tu jesteś. A, to pomyłka. Puść mnie. Znalazłem ręcznik. Plak. Biały kocie to mój kłami. Ale on jest biały, bo się ubrudził. To nie może być. Czy mnie szukasz? Okazuje się, że kłami też się podzielił. Każdy znalazł swojego. Który wybrać? Ten będzie dobry. Wyczarujmy wydruk. Zbierz części. Serce na łańcuszku. To słodkie. Powiększmy pojazd. Nie mogę się doczekać, by pojechać na przejażdżkę. Biedronko, nie podglądaj. Niespodzianka. Klucz? Co ukrywasz? Gadaj. Voilà! Wow, ale ładny samochód. Od zawsze marzyłam o takim. Jadę na wyścigi. Dzięki! Czekaj, a co powiesz na zrobienie tego razem? Miś ukrył się w piórniku. Wyrzeźb uszy i pyszczek. To kot! Serce błyszczy na klatce piersiowej. Co za niesamowity brelok! Rabusie szaleją w Paryżu. Pieniądze są nasze. Ha, ha! Nie na mojej warcie, złoczyńcy. Biedronko, przychodzę z prezentami. Nie teraz, odsuń się. Przepraszam, mówiłam ci. Możesz przyciągnąć zabawkę za łańcuch. Ha, dobry pomysł. Weźmy na łańcuch złodziei. Mam was. Jejku, ona jest niesamowita. Umieść portrety w rondlu. Dodajmy jojo Biedronki i trochę futra kota. Magia Lalilu. Włosy wyglądają jak mamy. I ma oczy taty. Owiń dziecko w becik. Raz, dwa, trzy. Biedronki niosły dzieci do końca. Biedronka odpoczywa po zadaniu. Cześć, mam coś dla ciebie. O, znowu. Jesteś piękna jak te róże. Chciałbym, żebyśmy byli razem. Razem? A, zostałam matką wielu dzieci. To tyle zmartwień. Muszę przygotować jedzenie dla wszystkich. Maluchy, cicho. Mama tu jest. O, to tyle pracy. Kochanie, jestem w domu. Przyniosłem prezenty dla dzieci. Pozwól, że ci pomogę. Razem pokonamy wszelkie trudności. Tymczasem biały kot szuka nowej drogi do serca swojej ukochanej. Jeden telefon i będzie moja. Witam, poproszę pilną dostawę rzeźby portretowej.
użyj zepsutej lalki. Zrób kucyki. Pokoloruj wszystko na odcień białego marmuru. Imię Biedronka jest napisane złotymi literami. Nikt nie zostanie obojętny na taki prezent. Ostrożnie, połóżmy to tutaj. Świetnie. Wreszcie, muszę dać wiadomość Biedronce. Tak, daję jej ten list. To niespodzianka przy fontannie. Jestem w drodze. Sio, gołębiu, odleć! Nie zbezczeszczaj sztuki! Podczas gdy kot odpoczywał, zebrały się ptaki. Sio, jest ich tak wiele! O nie! A! Spróbuję oszustwa. Kto chce bagietkę? Hej, czy to twój list? O tak! Wow, jest piękne! Czy możesz pomóc mi zabrać to do domu? Oczywiście, nie ma problemu. Przygotuj opakowanie rożka. Dodaj dno i pokrywkę. Wymieszaj lody. Truskawka czy mango? Lepiej mieć oba, dla różności. Wizerunek Biedronki nie opuszcza głowy superbohatera. Mój przyjacielu, odpłynąłeś. Masz ochotę na lody? Ach, Biedronko. Hej, wystarczy, daj mi to. Oddaj mi portret. Spróbuj go zabrać. A, zdjęcie jest rozdarte. Co zrobiliśmy? Nie panikuj, zjedz lody. A ja skleję zdjęcie. Tak, jest jak nowe. Cóż, prawie. Chłopcy zjedli razem lody, marząc o najlepszej dziewczynie na świecie. Zrobimy wisiorek. Portret Adriana pojawił się na metalowym wisiorku. Dodaj serce i cyrkonie. Czy to portret ukochanego? Dowiesz się niedługo. Biedronka jest zmęczona ciągłą uwagą superbohaterów. Gdzie mogę się przed nimi ukryć? Znajdę ją pierwszy. Głupi faceci marnują swój czas. Kocham Adriana. Biedronko, hej! O nie, tylko nie to! Czekaj, upuściłaś to. Co to jest? Grzmot i błyskawica uderzyły ponownie. Akuma przywróciła wszystko na swoje miejsce. Gdzie ja jestem? Uroczy wisiorek. Pewnie kupiłem go na wyprzedaży.